Mój kanał to głównie prawi o kobiecości, seksie, seksualności, relacjach, emocjach związanych z tymi wszystkimi aspektami, z wydobywaniem tego cielesnego potencjału, który w nas jest, ale też tego duchowego, który mieszka w tym cielesnym. A dziś będę mówić o wdzięczności i jakkolwiek ten temat, ta postawa i to bardzo przyjemne, ciepłe uczucie w klasie jest bardzo częstym. Takim towarzyszem mojego życia, i on też bardzo często towarzyszy mi właśnie, gdy nagrywam wideo dla was, to dzisiaj to naprawdę będzie tylko o tym, tylko właśnie o tym. Sabina Walter Love Intimacy Coach, Twoja siostra, przewodniczka i wsparcie po świecie seksualności, cielesności, kobiecości, relacji, emocji. I jeśli czujesz, że chciałabyś, lub chciałbyś skonsultować się ze mną, a żeby dać sobie szansę i zobaczyć, gdzie jesteś i gdzie możesz być na swojej drodze i uzyskać ode mnie takie pytania, które odpowiednio Cię naprowadzą, bo ja odpowiedzi Ci nie dam, <grych> ale zadam Ci takie pytania, które Ciebie naprawdę trochę poruszą i naprowadzą. To link do konsultacji jest w opisie filmu. Możesz też, jeśli jesteś zainteresowana, wstąpić do grupy kobiet rozkochanych w rozkoszy i dołączyć do mojego kursu online. I tak samo link do konsultacji i do zabukowania takiej rozmowy też jest w opisie filmu, a tymczasem zapraszam do wideo. Wdzięczność jest tak oklepanym tematem, że już po prostu nikomu nie chce się o tym gadać. <grywki> I problem z takimi naprawdę uniwersalnymi, pięknymi prawdami to jest taki, że one, one mają ogromną wagę i one są, no właśnie, uniwersalne i one w jakiś sposób odbierane są jako najwyższa mądrość. Ale powtarzane tak bardzo często i no, wpajane nam do głowy tak bardzo mocno, szybko stają się frazesem. To coś takiego jakby z tym hasłem: pokochaj siebie. Naprawdę, te osoby, które się pokochały, odbierają to jako najwyższą afirmację życia. To jest po prostu ich osobiste przekazanie boskie. <grych> Ale musiały do tego dojść po wielu znojach, trudach, po masie bolesnych autorefleksji. Po wielu etapach bolesnego oddzielania się od struktur swojego ego, które wykształcili, jak byli dziećmi, i wskutek wychowania i kultury, w której wzrastali, że w końcu dobijając do punktu: Wow, już wiem, że się kocham. Kocham się naprawdę. Że jak już czują, że jest to, to, to główne wielkie coś, tak pokochaj siebie, że to jest właśnie ten, to epicentrum wszystkich możliwych innych ścieżek do i rozwoju, i do. Integracji siebie i korzystania z tego, co jest ich takim naprawdę wielkim, osobistym talentem, którym mogą się dzielić. No to do tego momentu tak naprawdę, pokochaj siebie brzmi jak durny frazes. No sorry. Ile razy ja to słyszałam, kiedy ktoś doradzał mi, no, 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 no weź się polub. No, no co, no, no pokochaj się. I ja jakby. Ale co to w ogóle znaczy? <laughs> I to nie jest takie proste, prawda? Ci z nas, którzy jeszcze są na tym etapie, żeby szukać drogi do miłości do siebie, rzeczywiście zastanawiają się, ale co to w zasadzie znaczy? Na każdym moim coachingu, na wszystkich procesach terapeutycznych, dostaję to pytanie: ale co to znaczy, jak ja mam to robić? To jest szeroki temat. I też już mówiłam o nim na moich wideo. Zobaczcie sobie tutaj, ja nigdy nie pamiętam, który to jest ten róg filmu i zawsze robię tak. Whatever. Wdzięczność. Jedną z moich ulubionych książek, do których bardzo lubię wracać, to jest Człowiek w poszukiwaniu sensu Wiktora Frankla. Wiktor Frankl ma za sobą bardzo ciężką, dramatyczną historię. On był lekarzem i on szkolił się we Wiedniu. On tam też mieszkał. Sęk w tym, że on się szkolił w tym czasie, gdy NSDAP doszło do władzy. I on był żydowskiego pochodzenia. Ale cała jego rodzina uznała, nie, my tu zostajemy. My zostajemy w tym mieście. I pewnego dnia, gdy z uniwersytetu wychodził i miał pod pachą swój maszynopis pierwszej książki, którą chciał wydać, tego dnia nie doszedł do domu, został zgarnięty i zawieziony do pociągu do pierwszego obozu koncentracyjnego. Po drodze zmieniał obozy czterokrotnie, w końcu wylądował w Auschwitz. Tego dnia, gdy wychodził z uniwersytetu, to rano zobaczył swoją żonę i swoją rodzinę po raz ostatni. Wszyscy zginęli w obozach. On jedyny przeżył. On bardzo wystrzegał się tego, żeby opisywać swoją historię, swoich przeżyć i doświadczeń, które tam zebrał. Do czasu, kiedy stwierdził, że jednak może jest tam wartość, którą warto się podzielić że może jest tam coś takiego, co może komuś pokazać coś głębokiego. Wiktor Frankl był uczniem Freuda i Karla Junga i to on był twórcą logoterapii terapia to jest nurt, z którego wyrasta też mój Rapid Transformational Therapy. To jest ten nurt, na którym ja się uczyłam i w którym ja działam jako no, hipnoterapeutka. To jest jedna z takich no, dosyć ważnych odnóg e, albo filarów <grytanie> mojej działalności, wkomponowana w coaching związany z tantrą, ustawieniami i pracą z cieniem i tak dalej. I bardzo dużo zawdzięczam Franklowi. bardzo dużo zawdzięczam jego pracy. I i chyba najbardziej cieszę się, że mogę sięgać do tej książki, o której wspomniałam od czasu do czasu. Bo widzicie, Frankl opisywał swoje doświadczenia. I on, obserwując to, co tam się działo, obserwując ludzi, którzy byli zgarnięci do obozu, tych, którzy tam żyli i przeżyli te doświadczenia, i tych, którzy wyszli z tych doświadczeń dalej, on zauważył, że są dwie grupy takich osób. I teraz pierwsza to są ci, którzy nie umarli. Druga grupa to są ci, którzy odżyli, którzy przeżyli, i którzy wrócili do życia. Bo ci, którzy nie umarli, oni i tak byli w środku martwi. I opisywał naprawdę makabryczne sceny. Opisywał na przykład, jak jadąc pociągiem i nie wiedząc, czy pojadą w lewo czy w prawo, wiedząc, że w lewo prowadzi do tego obozu, gdzie ludzie umierają w ciągu dwóch, trzech tygodni czy w prawo, gdzie umierają po kilkunastu. A pociąg skręcił w prawo i euforia w tym pociągu. Oni i tak jechali na śmierć. I gdyby nie to, że Auschwitz był wyzwolony, to Frankl również by tam umarł. Opisywał historię tego, jak bardzo dużo determinacji do przeżycia codziennie miał. Opisywał, jak wygłodzony, taki zniszczony mentalnie, codziennie duchowo rozmawiał ze swoją żoną i to dawało mu siłę. Opisywał o tym, jak bardzo dziękował, że znajdował kawałek tłuczonego szkła, żeby mógł się ogolić. Bo dzięki temu, że się golił, ta skóra wyglądała na trochę bardziej rumianą i dzięki temu nie trafił do pieca. Opisywał różne makabryste rzeczy. Opisywał, jak jego przyjaciel umierał tuż przy nim na tyfus i w wyniku wygłodzenia organizmu i zostawił ziemniaka. I Franklin mógł tego ziemniaka wziąć. I to, co tak bardzo cechowało Frankla i ludzi jemu podobnych w tym makabrycznym doświadczeniu, to jest to, że oni wszyscy dziękowali. Dziękowali za każdą kolejną godzinę. Dziękowali za te wszystkie pojedyncze rzeczy. Oni potrafili się śmiać. Tak, oni potrafili się śmiać. W Auschwitz potrafili na przykład wystawiać sobie kabarety albo robić jakieś zabawne scenki. Żartować, że jak dostają zupę, a na dnie jest kawałek fasolki, mm, ta jest na tłusto. To ich uratowało. Wdzięczność. Wdzięczność. I to, co jest bardzo piękne we wdzięczności, to to, że ona potrafi pomóc przejść przez to, co, co jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Bo Frankl też miał taki tok myślenia, który bardzo przydał się mnie i uformowałam w sobie niezwykle wzmacniające pytanie za każdym razem, gdy czuję, że w moim życiu jest rozpacz, gdy moja osobowość rozpada się na kawałki i nie będę już taka sama. I boję się potwornie, i czuję się przerażona, i wiem, że jestem z tym sama. Sama. I na pewno ty również przeżywasz czasami takie momenty, kiedy czujesz się kompletnie samotnie najsamotniej na świecie. To pytanie, które również wtedy powtarzam z uporem maniaka: Jeśli mnie tak boli, jeśli ja przeżywam takie cierpienie to musi się rodzić w tym coś dobrego dla mnie. Z drugiej strony tego cierpienia musi być coś pięknego. Co to jest? Co to jest? Jeszcze nie wiem, ale ufam, że coś pięknego. Bo ja nie jestem w sytuacji takiej jak Frankl. Nie ja te rzeczy, które mnie tak niszczą wewnętrznie, ja je przeżywam w zaciszu własnego domu. To jest wynik czegoś, co wychodzi ze mnie i prawdopodobnie, gdzieś dawno temu było zakodowane, teraz się po prostu oczyszcza. Jako kolejny poziom dla mnie do tego, żebym zintegrowała kolejną oddaloną część mnie do siebie, za co później dziękuję. Lub jako coś takiego, co po prostu potrzebuję pożegnać, bo nie pójdę z tym do kolejnego życia, bo ta część mnie po prostu tego całego szczęścia nie uniesie. Wdzięczność. A propos szczęścia. Wdzięczność jest jednym z największych mięśni szczęścia. Jeśli szczęście ma mięśnie, to pierwszym jest. Dzięczność, a drugim odpuszczenie. <grych> Jeśli potrafimy dziękować, to potrafimy też odpuścić to, co nie służyło. Potrafimy uznać to, zobaczyć to, zaakceptować, że to było, że miało na nas wpływ i z gracją odpuścić i podziękować sobie sile naszej woli, naszej decyzji, naszej świadomości, że podjęliśmy taką dobrą decyzję. Na każdym procesie terapeutycznym, coachingowym, mentorskim, na rytuałach, na ceremoniach, gdziekolwiek, Wdzięczność jest czymś takim, co większość mentorów naprawdę no, no zaprasza do praktykowania tego. I to nie jest przypadek. Jest za tym ogromna siła. Wdzięczność, uwaga, to nie zawsze jest takie przyjemne uczucie. To jest ważne, żeby to zapamiętać. Wdzięczność jest postawą, która, której wzbudzenie i wytrenowanie może dawać taki efekt przyjemnego uczucia i lekkości. Ale wdzięczność nadal to jest postawa i to jest wybór. To jest postawa i to jest wybór. Frankl wybierał wdzięczność, doszukiwał się rzeczy, za które może podziękować, doszukiwał się tego. I wszystkie osoby, zarówno które przeszły potworną traumę w życiu, taką, która nie pozostawiła ich takimi samymi, jak i ci, którzy osiągnęli taki sukces i to coś, takie niesamowite, wielkie, świecące, wspaniałe coś, które sprawia, że patrzymy na tych ludzi i myślimy sobie: Ja też tak pragnę, ja też bym tak chciała, też bym chciała być taka, też bym chciała to mieć. Ci ludzie również operują na wdzięczności. Wdzięczność ma niesamowite właściwości. I może właśnie warto dziękować. I wiecie, czasami w środowiskach duchowych, duży disclaimer, ale w środowiskach duchowych i takich rozwojowych um, jest dużo takiej toksycznej wdzięczności. Chciałabym podjąć się też w tym wideo tego tematu, tej toksycznej wdzięczności i Czuję, że czasami dochodzi do pewnego rodzaju nadużyć wobec osoby, która szuka pomocy i wsparcia. Czy to w terapii, czy, czy w coachingu, czy no, szczególnie w środowiskach duchowych. I nierzadko słyszę o tym, że trzeba praktykować wdzięczność, dziękować za, nie wiem, tam każdy kęs chleba, czy że mogę pić ciepłą kawę, i że mam dach nad głową, i w ogóle, i w ogóle. Jasne, to są piękne rzeczy. Nasi przodkowie nie mieli tak dobrze jak my. Oczywiście, że nie. Nasze dzisiejsze problemy to są ich marzenia. Jeśli już samo to nie, nie zaprasza do takiej autorefleksji i przyjęcia tej wartości, którą mamy, no to, no to co tym jest? No ale co z tą toksyczną wdzięcznością? No bo wszystko może być, wiecie, narzędziem, z którego można korzystać, aby zbudować coś dobrego, ale też powodem, przez który za przeproszeniem coś się rozpierdoli. I tak, na przykład, kiedy ktoś jest w toksycznej relacji, w relacji, która naprawdę nie służy, w której jest duszno, ciasno, w której są nadużycia, i taka osoba usłyszy: bądź wdzięczny, bo tak naprawdę sama przyciągnęłaś takiego mężczyznę, albo sam zmanifestowałeś taką partnerkę, albo pewnie masz coś do przepracowania, w ogóle nie cierpię tego tekstu, bo jest naprawdę chamski i nadużywający często. Więc podziękuj za to, że masz okazję do tego, żeby to zmienić. Podziękuj za to, że teraz możesz próbować się i że ta osoba pokazuje ci Twoje wyparte rzeczy. Ta osoba jest Twoim lustrem. Podziękuj za to. Jakby serio? Nie, nie masz za to dziękować, tylko masz się zastanowić, jakie cechy w Tobie ewentualnie są w tym momencie do odkrycia i nazwania, i czy one Ci służą, czy nie. Tu jest Twoja decyzja. A z tej relacji to po prostu spadaj. Ona jest nadużywająca i takie typy, i te piary, które po prostu robią to rok w rok i przy kolejnych ludziach tak samo, nie będziesz tam wyjątkiem. Sorry, i żadna wdzięczność nie pomoże. Miłość w takich sytuacjach i kochanie kogoś, kiedy jest taki, tylko pokazuje, że ta osoba może dalej taka być, bo nie ma granicy, której miałby respektować, czy miałaby respektować. I granicę, jeżeli ty wyznaczysz, to ty ją utrzymujesz, nie ta osoba, ok? Jeżeli ta osoba narusza Twoją granicę, to Ty musisz wyjść z tego układu. I takie toksyczne odmiany wdzięczności bardzo często słychać. Czasami ludziom jest ciężko podziękować za coś, ponieważ jako dzieci, to jest też taki element, który często przewija się w moich procesach terapeutycznych z klientami i klientkami, że to są ludzie, którzy wyrosli ze środowisk, gdzie rodzice im na przykład mówili: No ale zjedz, w Afryce dzieci nie mogą jeść, to czemu nie jesz? Albo. To ja dla Ciebie wszystko robię, Ty mi nawet nie podziękujesz? Tak, no podziękuj tacie, przecież on się tak bardzo starał dla Ciebie. Podczas gdy to dziecko na przykład w ogóle nie prosiło o taki rodzaj prezentu, albo w ogóle o nic nie prosiło, ale tu dostaje coś takiego, co ma je uspokoić, przekupić, ugłaskać? Cokolwiek takiego. Wówczas wdzięczność nie jest wdzięcznością taką, jaką ma być. Jest aktem manipulacji. Próbą zainwestowania w jakąś relację po to, żeby uzyskać z niej zyski i zwrot. Dlatego czasami niektórym osobom jest bardzo trudno wzbudzać w sobie wdzięczność, bo ich zakodowanie z wdzięcznością łączy się raczej z, takim, z taką formą nadużycia. Ale zróbmy krok wstecz teraz do mojego wcześniejszego wywodu. Słuchajcie, wdzięczność jest naprawdę pięknym aspektem, o czym już wspomniałam, i to jest postawa, którą się trenuje. Ona nie zawsze jest... No, właśnie, w takich miłych warunkach. Nie zawsze to jest coś takiego dobrego, za co możemy dziękować, ale tak jak ja wymyśliłam sobie to pytanie, co dobrego, co wspaniałego się rodzi w tym, co teraz przechodzę, za co za chwilę będę naprawdę wdzięczna, już samo to pytanie nastawia mój umysł na to szukanie, obsesyjne szukanie tej dobroci, która teraz się rodzi, tej mądrości, którą za chwilę zobaczę, tego czegoś, co potrzebuję, żeby przejść przez to. W czym się znajduję? Lub wykształcić sobie taką cechę, która gdyby to, jak się czuję, miało trwać wiecznie, pomogłaby mi czuć się neutralnie? I to są bardzo wzmacniające pytania. One są skrajnie odmienne od takich, które charakteryzowały mnie wcześniejszą, zanim weszłam w rozwój i zanim zaczęłam prowadzić coaching sama. Bo dawniejsza ja, tak jak wielu innych ludzi, pytała się, dlaczego ja? Czemu mi się to znowu przytrafia? Co ja komu zrobiłam? Za co mnie to spotyka? Oczywiście, że odpowiedzi na takie pytania zawsze będą prowadziły w stronę, bo nie zasługujesz, bo nie jesteś dość dobra, bo się za mało starałaś, bo powinnaś była zrobić coś inaczej, lepiej, powinnaś była przewidzieć. A dlaczego powinnam była przewidzieć? Dlaczego nie zasługuje i w ogóle. Bo, pff, bo rodzice cię nie chcieli, bo byłaś po prostu za brzydka, za głupia, niemądra i tak dalej. Widzicie, dobre pytanie nakręci w stronę dobrej odpowiedzi. Złe pytanie. Będzie nakręcać całą spiralę, która będzie wciągać i wciągać i wciągać. A wdzięczność, naprawdę dobrze pokierowana wdzięczność, pozwoli przejść przez każdy możliwy problem. Naprawdę głęboko w to wierzę, jeżeli dobrze korzystamy z potencjału własnego umysłu. Największy skarb, jaki mamy, to jest ten, który mamy między uszami. I dobrze korzystanie, takie dobre korzystanie z właściwości swojego umysłu. Wytrenowanie go do tego, żeby nam służył, a nie nas zajeżdżał. Naprawdę bardzo pomaga, i myślę, że samo to zasługuje na wdzięczność. To, że możemy się uczyć. To, że żyjemy w czasach, które było, nie było, są naprawdę bardzo bezpieczne. To, że nasze zmartwienia to były marzenia naszych przodków. To, że mogę do Was mówić, nawet Was nie znając, a Wy możecie mnie usłyszeć teraz. To, że. Być może to wideo komuś w czymś pomoże. To, że są, tak, są takie sprzęty i takie możliwości technologiczne, że możemy usłyszeć się i zobaczyć z dwóch różnych krańców planety. To, że w każdym momencie przy tym kół mamy dostęp do całej spisanej wiedzy wszechświata. To, że jest tyle możliwości komunikacji. To, że jak nigdzie indziej, nigdy wcześniej. Możemy robić takie rzeczy, które są po prostu fenomenalne. Oczywiście, to też ma zawsze drugą stronę. To jest przytłaczające. Mnogość wyboru potrafi przytłoczyć. Ale jeżeli spojrzeć na to rzeczywiście z dystansem, z wdzięcznością i naprawdę ją wzbudzając i trenując w sobie, to to życie jest po prostu przyjemne. I nie macie pojęcia, jak bardzo wdzięczność przekłada się na seks. Fenomenalnie, zaręczam. Ale to już jest temat na inne wideo. A Was zapraszam do głębokiej autorefleksji i do takiego fajnego ćwiczenia. Wypiszcie albo wymieńcie się między sobą, pogadajcie między sobą. Trzy rzeczy, za które jesteście wdzięczni temu światu, który Was otacza. Trzy rzeczy, za które jesteście wdzięczni. Uwaga! Swojej pracy. Tak jest, swojej pracy. Nawet jeśli nie lubisz swojej roboty. To być może jest tam jedna osoba, której pomogłeś lub pomogłaś i ona dzięki temu się uśmiechnęła. Być może jest tam dobry dystrybutor z kawał. A może jest tam jakaś rzecz czy umiejętność, której się nauczyłaś czy nauczyłeś i teraz Ci się przydaje albo przynajmniej fajnie wygląda w CV. Cokolwiek to jest. Wyślą mozgownica Wierzę w Ciebie. I trzecie. Znajdź trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczna lub wdzięczny. Sobie. Tak jest. Sobie. I ja ufam, że to wideo przyniesie Wam coś, za co będziecie mogli sobie podziękować. I dziękuję za obejrzenie tego do końca i życzę Wam mniamuśności, soczystości, przyjemności. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym wideo.